Cześć, tu znowu Radek 926. Kontynuujemy grę Rome Total War. Ostatnio zdobyliśmy Segestę. I teraz Senat każe nam zdobyć Mediolanium, który należy do Galów. Czyli już chcę, żebyśmy prowadzili kampanię podbojową. Więc żeby nie tracić czasu, chyba wyślę Cezara tutaj do walki, żeby się trochę rozerwał. Łuczników oczywiście na straży zostawię. I może dla obrony, bo oni nie będą walczyć. Dobra, tu się będą spotykać. Tak, tutaj tych dwóch. I tutaj też tych dwóch. Nie, jak przejdziemy przez nich ziemię, to pewnie wywołamy im wojnę, albo będą mieli jakieś do nas, jak to się mówi, wąty. Jesteśmy bliżej. Pierwsze odcinki mówią, że mogą być nudne do oglądania. Bo tutaj głównie takie sprawy związane z gospodarką. Ale myślę, że to się rozwinie. Powinno się przynajmniej rozwinąć. Dobra. Myślę, że szpiegiem podejdziemy troszkę bliżej, żeby nie tracić ich z oczu. I straciłem. Jestem pewny, że pierwszą armią, którą musimy zaatakować, jest ta. Jest dużo ludzi. Jak zaatakujemy ich, od razu idziemy tutaj na Mediolanium. I tak musimy chyba zrobić. Nie widzę innej opcji. Bo gdy pójdziemy na przykład naokoło, tutaj, to ona na przykład zaatakuje, wejdzie tutaj na mnie, albo pójdzie bronić swoich ziem. Więc musimy to jakoś wykombinować. Ale dyplomata dalej będzie stał. Albo nie, będziesz sobie podróżował. Wielki podróżniku. Myślę, że chyba tutaj już zakończymy tą turę. Nie ma nic innego tutaj do... O! Oni się tutaj jakoś buntują. Dobra. To zakończymy. Okej, widzicie jak się bronią. Już będzie dla nim jakie są siły. Ja mam to wygrać. Wróćmy, mi się nie uda. Zabraliśmy wiadomości najpierw. Na plusie, ale to się za niedługo zmieni, bo tyle finansuje wojsko. O, już mnie wykryźli. Tak. Tutaj też się zgadza. I tu też. No dobra. Myślę, że mam jakoś lepsze jednostki niż Galia. Niż Galowie. Dobra, co tam? Przejdźmy przez ich ziemię. I możemy wyruszać chyba już na kampanię. Tak mi się wydaje. Jesteśmy gotowi. To tutaj też zakończymy turę już. Dobra. Chyba dyplomatą się nie ruszyliśmy. A, dokładnie. Pewnie po późniejszym okresie czasu zapomnę całkowicie już o tym dyplomacie. Ale co tam? Dyplomata nie jest aż tak najważniejszy. Dobra. Jak Mediolaniu zostawili bez ochrony i tutaj oni pewnie idą do Patavium. Jakbym od razu jakoś przekręcił nazwę jakiegoś miasta albo coś, to z góry przepraszam. Myślę, że chyba ich zaatakujemy. Najpierw tych,
opóźnień tych. General! Prepare for battle! Nie, no oni się wycofają. Oj. No, musimy czekać, aż oni tutaj. A nie, jednak nie. Aha, bo ci się przyłączyli. Dobra, jakoś to będzie. Hipokrates. Zawsze te przemowy jakoś... Aj. Zawsze te przemowy są dziwne. Nie wiem, może miałem taki gust, ale jakoś mi się nie podobają. Są dziwne. Dobra. Zrobimy sobie znowu pierwszą linię. Dobra. Idziemy. Najpierw postaramy się ich zniszczyć. Chociaż sądzę, że ta bitwa będzie rozstrzygana na dwa party, bo już mamy 7 minut. A w 3 minuty jakoś mi się nie wydaje, żeby to zrobić. Dobra. Muszę pilnować czasu. I pilnować czasu i walczyć to jest nie lada wyczyn. Już się zbliżają. A ci nie uciekają. Zawsze mi się tak podobało, jak oni tak idą. Dobra, może przewinimy czas, jeśli to nie będzie jakoś dramatycznie szło. Dobra, ruszyli się. Wojska. Tutaj. Te biegną od razu w pos, nie będziemy rzucać niczym. A te tutaj. A ci podejdą tutaj i normalnie będą stać i czekać. Aha, nie możemy, nie mogą się wycofywać i nie mogą ten. Jaki czas. Już praktycznie. Dobra, pokażę tą szarżę. Myślę, że jakoś się nic nie... Jezu, szarżę, ten atak. Myślę, że nic się nie stanie. Dobra, niestety, dobra. Nie udało się pokazać. Tutaj, w tym momencie kończę. Następny odcinek pojawi się znowu. Będę grał dalej w tą grę. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Cześć.